pan tam zaczeka. Wie pan, jestem królem smoków, chcę mieć wielkie wejście i zrobić wrażenie. O, no tak, prawdziwy smoczy król będzie miał prawdziwego smoka. Przed takim królem wszyscy padną na kolana. Patrzcie na to i podziwiajcie! O, rety, ale smoczysko! Fantastyczne! A czemu się pali? Co? O! Jedzie prosto na nas! O, rety! Teraz to już pędzi prosto na stację! Sytuacji dzwonię po strażaka sama. Wielki zielony smok zaprószył ogień w parowozowni. Kto by się spodziewał? Wielki zielony smok zaprószył ogień w parowozowni. Przecież tam jest moja Bessy. Czy Bessy? Pożar ugaszony, kapitanie, a Bessy? Bessy cała i zdrowa. O, kamień spadł mi z serca. To ci dopiero numer. Wprawdzie nie zdążyłem na to całe wasze szkolenie, ale za to mogłem powalczyć z wielkim zielonym smokiem. Jak prawdziwy rycerz. O, niech mnie coś czuje, że Normanowi się tym razem mocno dostanie. Od sama? Nie. Nie od sama. Normanie Price! Nie wierzę, że o mały włos wysadziłbyś wóz kapitana, Nelly! Jeśli można się wtrącić, Bessy! Że o mało co nie wysadziłeś Bessy w powietrze! Ja przepraszam, naprawdę, ale ja niespecjalnie, przysięgam! Oczywiście, że to był wypadek, ale dzieciom nie wolno bawić się zapałkami. Zapamiętaj to sobie i to na całe życie. Was jest trójka, a nas dwóch. A właśnie, że nie. Jest to równo 3-3. Bo przecież macie cudownego pingwina, prawda? Mamy pingwina. O matko, tak mi czasem wstyd, że jesteśmy spokrewnieni, Normanie Price. Mike, pośpiesz się trochę, zaraz zajdzie słońce. Dzieciaki nie dojrzą nawet czubka własnego nosa. A właśnie, że dojrzą! Ta-dam! Trząku, pięknie. I chyba skończyliśmy, kapitanie. Zostało nawet trochę piachu. Doskonale. Stare, dobre trząchu potrafi zdziałać prawdziwe Jestem cały. Szczęście, że jednak zostało trochę piachu. Trząchu sam? Trząchu, Eli. Koniec. Nie gram z tobą, słyszysz? Mam tego dosyć. Chcesz, to się baw ze swoim pingwinem. O, Pingi, nie słuchaj tego łobuza. Chodź, mały, pokażemy im. Norman! O nie, no nie! Broniłem cię, wiesz? Mówiłem im, że masz magiczne moce, a ty ciągle włazisz mi pod nogi i wychodzę na ciamajdę. Derek ma rację, do niczego się nie nadajesz. O, reflektor! Szybko, kochani!
powinni schodzić z lodu! Ja nie umiem! No nic, to dzwonię do strażaka sama! Norman Price uwięziony na płonącym lodowisku w towarzystwie pingwina. Norman Price uwięziony na płonącym lodowisku. Z pingwinem! Z czym znowu? Szybko! Bierzemy Jupitera! Frajda to będzie, jak owce przeskoczą nad szalenie cenną zastawą stołową. Skaczcie, moje puchate owieczki! Owce zaatakowały miasto i sieją spore spustoszenie. Wygląda na to, że pędzą prosto na nas. O nie, a moje miasteczko? Trzeba działać szybko i utworzyć barykadę. Dobra, Eli, Arnold i Elvis przyprowadzą tu wszystkie pojazdy. Zablokujemy tę ulicę i tę ulicę i zapędzimy owce w kozi róg. Tak jest, robi się. Kochani, przebieramy się w odpowiednie stroje. Sytuacja opanowana. I całe szczęście dzięki. O nie! Wracaj, ty łopusie jeden. A taki byłem dumny ze swoich warzywek. Mam cię, łasuchu. Pięknie, owoce wyeksponowane i świeżutkie. Każdy się skusi. Halo, to nie cała obsługa! Proszę pani, tutaj w lewo. O nie, tylko nie na nabrzeże. Teraz w prawo. Tylko nie płacz, to jest 100 razy fajniejsze niż wesołe miasteczko. Nie wiem, czy mówiłem, ale ja się boję szybkiej jazdy. Dzieci, lewo czy prawo? Lewo! Prawo! Fatalnie, dzisiaj wtorek. To znaczy? Że dzisiaj całe miasto wyrzuca pudła. Hej! Nie, do mnie! Do mnie! Nie, w moją! Rusz się w moją!
statystyki mnie nie interesują. Ratunku, ja chcę do mamy! Słuchajcie, spróbuję do nich przeskoczyć! Wyłączyłem silnik, ale nadal nie ma pani hamulców i pędzi pani prosto w ruiny! Elvis, spróbuj zarzucić lasso i spowolnić autobus! W sensie... Tak! Wyciągaj lasso i spętaj autobus, kowboju! Penny, wciskaj hamulec! Bardzo ci dziękuję. Udało się dosłownie w ostatniej chwili. Dwa pożary piekarników w kawiarence u Bronwyn. Uwaga, dwa piekarniki palą się w kawiarence u Bronwyn. Penny, bierzcie z Arnoldem Wenus. My jedziemy Jupiterem. Tak jest, robi się. Arnold, odetniesz zasilanie, dobrze? Penny, polecisz gasić pożar na górze. Tak jest, robi się. Zasilanie odcięte. Sam, popatrz, udało się! W końcu wykiełbasiłem się z tego stroju! Jestem gotów, mogę brać się za pożar! Przykro mi, ale się spóźniłeś. Już po pożarze. Nie, to jeszcze nie koniec! Jak to? Bo ja też wstawiłam u nas w domu sporo pizzy i ustawiłam maksymalną temperaturę. O nie! Jeśli u niej też się pali! Spokojnie, Elvis na ratunek! Pełna, tlen 100%. Zasilanie odcięte. Bardzo wszystkich przepraszam. To ja zmusiłem dziewczyny, żeby wsadziły tak dużo do piekarników. Trochę się za bardzo rządziłem. Trochę? Posłuchaj, wiem, że chciałeś pomóc dziadkowi, ale należało w tej sytuacji zaczekać na rodziców. To też moja wina. Powinniśmy ich jednak lepiej pilnować. Co teraz będzie? Przecież taka gala bez jedzenia nie ma sensu. Słuchajcie, chyba wiem, jak zdobyć coś smacznego na ząb. Gol? Przestań już z tą piłką, Normanno. Proszę cię, uważaj lepiej na... Pizzę. Mamma mia! I coś ty narobił! Bardzo państwa przepraszam. Już wszystko sprzątam. Natychmiast wyciągasz z pieca pepperoni i niesiesz Benowi na nabrzeże. Jasne? Już się robi, oczywiście. Nie no, dlaczego? Przez jakąś okropną pizzę przegapię zaraz cały mecz! O tak, proszę państwa, wygląda atak. A tak, proszę państwa, obrona. Aha, niewiele chyba mamy do roboty. W sumie można by wracać do domu. A tak wyglądają porządne nożyce.
O, coś naciągnąłem. Chyba jakby lekko trąci spalenizną. Może nawet nie tak lekko. Gol! Co? W parku przy boisku płonie duża połać trawy. W parku przy boisku płonie duża połać trawy. Penny, bierzemy węże i gasimy pożar. Elvis, Eli, natychmiast zabierzcie ludzi z pizzerii. Butla pełna. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Pamiętajcie, kiedy pali się na zboczu, zawsze trzymajcie się pod płomieniami, nie nad. Dym i płomienie zawsze wędrują ku górze, rozumiemy? Bardzo wszystkich przepraszam, naprawdę. Panią też strasznie przepraszam. Po prostu chciałam obejrzeć ten mecz i zupełnie nie interesowały mnie te wszystkie panie pizze. Och, kochanie ty moje, ja rozumiem. Nie wiem, czy wiesz, ale piłkę nożną to Bella kocha nad życie. Serio? Norman i panna Słodka Szprotka wpadli do rzeki i porwał ich prąd. Panna Słodka Szprotka i Norman wpadli do rzeki i porwał ich prąd. Elvis, bierz Saturna! Zjadł mi kiełbaski. Spokojnie, znajdziemy ich. Uwaga, szykuj się, Saturn. Lecisz. Jest, tam jest. Norman, trzymaj, złap się tego. Elvis, odbiór! Mamy Normana, ale nigdzie nie widzę psa! Mam psa sam! Saturn go znalazł! Płynie prosto? Prosto do oceanu? Bez szans! Nie zdążymy! Zdążymy, jeśli pomkniemy skrótem! Penny, szykuj się! Elvis, odbiór! Panna Słodka Szprotka bezpieczna i... ojej, straszliwie mnie liże. Normanie, zapamiętaj, kiedy zwierzak jest w niebezpieczeństwie, właściciel nie rzuca się na ratunek, tylko dzwoni po odpowiednich ludzi. I bawić się nad wodą można tylko w obecności rodziców. Wiem, przepraszam. Mój drogi, widzę, jak bardzo ci zależy. Może jednak jesteś gotowy na psa? Nigdy w życiu. Psy są okropne. Mówisz im zostań, a one myślą aport. No i bez przerwy pakują się w różne kłopoty. Z tego, co zauważyłem, nie tylko one. Penny, odbiór? Słychać mnie? Dziękuję za świetne biurko. A powiedz mi, skąd się u nas wzięła zjeżdżalnia? Pomyślałem, że kiedyś może się przydać. Uporamy się ze zjeżdżalnią jeszcze dziś. A, dobrze, doskonale. Ale najpierw będziecie musieli uporać się ze mną. Już ja mam wybrać deszczowe popołudnie czy morską bryzę o poranku.
Niech będzie, zapalę obie. Rozpakuję ostatnie pudełko i idę sprawdzić, jak tam papryczki. Ciekawe, co tu może być? O nie! Moje świeczuszki! Nie! Ratunku! Pożar! Drzwi zablokowane! Pudła na pudłach! Idę się schować na górze! Niech to! Nigdy jeszcze nie miałam na rękach pingwina! Ale nic to! Zawsze musi być ten pierwszy raz! Z przyjemnością zjem kolację z Dillis. Z przyjemnością zjem kolację z Dillis. O, Rety, dlaczego ja się zgodziłem? Pewnie znowu poda te swoje nadziewane papryczki. A niech to! Ratunku! Co za historia? Dzwonię po strażaka sama. O, w końcu wróciliście i co? Jak poszło? Fatalnie, nie znaleźliśmy go. Co? Zaginął hydrant? Nie, zaginął pan pingwin. Spory pożar towaru w sklepie u Dillis. Właścicielka i pingwin uwięzieni na piętrze. Spory pożar towaru w sklepie u Dillis. Aha, właścicielka i pingwin uwięzieni na piętrze. Tak, właśnie. Eli, Arnold, bierzecie Wenus. Tak jest, robi się. Benny, Elvis, my jedziemy Jupiterem. Czekaj, ale ty myślisz, że to ten sam pingwin? O tak, myślę, że są na to szanse. Nic się nie bój. Dzwoniłem już to samo. Eli, my zajmiemy się ogniem. Elvis, Penny, lećcie po Dillis z pingwina. Strażak Dillis, pudla pełna, tlen 100%. Strażak tam. Jaki piękny pingwin! Elvis, pośpiesz się! Dzień dobry, śmieszny pingwinie! Ktoś tu mocno pachnie rybką! Klarę alarmową! Penny, szykuj proszę Neptuna. Elvis zaraz tu będzie. Prądy są strasznie silne. Patrz, szukają nas na wyspie. Ale my jesteśmy tutaj. I co, masz ich? Niestety ani śladu. Sam, na wyspie ich nie ma. Muszą być w pobliżu. Dobra, szukajcie dalej. Płynę na północ. Halo! Tutaj! Słuchaj, ale nie utkniemy tu chyba na zawsze. Nie żartuj. Znasz Sama. Sam jest najlepszy. Zaraz nas znajdzie. Mówiłem? Mam Bena i Hanę. Penny, odbiór. Super! To wszystko moja wina. Czułem, że coś jest nie tak, ale nie chciałem się poddać. No proszę, a nie mówiłem, że ktoś tu lubi rywalizować? Całe szczęście, że miałeś Hanę. Wszystko w porządku? Nie dopłynęłam do mety. No to płyń. Płyń, dasz sobie radę. Serio? Pewnie.
Pewnie, chociaż przyda jej się mała pomoc. Dalej, pięknie! Wiosłuj, dziewczyno, wiosłuj! Jesteś po prostu najlepsza. Wiedzieliśmy, że wygrasz. Pewnie. A teraz, moi drodzy, wielkie i huczne brawa dla naszej nowej mistrzyni. Niech żyje Hana! Zdolna dziewczyna! Alarm chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle, na ratunek zjawi się i nie wie, co to strach.